Czasami warto zakręcić kran i zaoszczędzić wodę i pieniądze. Ale jak to zrobić z głową? O tym za chwilę. Cześć, nazywam się Grzegorz Podolski i jestem specjalistą do spraw bezpieczeństwa zdrowotnego wody w firmie Aquanet. Zapraszam Was na pierwszy odcinek vloga Wiesz co? H2O. Dziś poznamy proste triki na to, jak zmniejszyć zużycie wody w naszych domach. Zaciekawieni? No to zaczynamy. 150 litrów. Tyle wynosi w Polsce dzienne zużycie wody na osobę. Tymczasem w bardzo prosty sposób możemy zaoszczędzić już kilkanaście litrów wody podczas jednej wizyty w łazience. Oszczędzanie wody w łazience można zamknąć w trzech prostych punktach. Po pierwsze, zakręć kran podczas mycia rąk, zębów i golenia. Po drugie, częściej wybieraj szybki prysznic zamiast kąpieli. Po trzecie, uruchamiaj pralkę tylko wtedy, gdy bębel jest pełny. Pamiętam też o trybie eko. Płynnie przejdźmy do kuchni. Oto kilka kolejnych trików, które pozwolą nam w porę zakręcić kran. Zacznijmy od prostego mycia naczyń. Każda minuta mycia naczyń pod bieżącą wodą to nawet 10 litrów wody. Dlatego warto pomyśleć o zmywarce, która jest zdecydowanie bardziej wodooszczędna. Do podlewania kwiatów wykorzystajmy ostudzoną wodę po gotowaniu warzyw. Jest ona źródłem składników odżywczych, dzięki którym nasze kwiaty będą świetnie rosły. Gdy w gorący dzień chcemy się napić, zamiast odkręcać kran i czekać na zimną wodę, lepiej wcześniej wlać ją do dzbanka i odstawić do lodówki. Łatwo odkręcić kurek, ale jeszcze łatwiej go zakręcić. Wystarczy wyrobić sobie kilka ekonawyków z pożytkiem dla planety i portfela. Woda, używaj, nie zużywaj. Dziękuję za dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku.